Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gaps i MTF mod jest. Kontynuacja tego, co było na głównym kanale jakiś czas temu, ty! A, ja nawet nic nie zrobiłem i ten gość zabił go za mnie. I to nawet niecelnie go zabił, ty widzicie jak on strzelał? Albo przeszpiliły te kuby, kule, przepraszam. Dobra, szefie. Ty, chyba się jednak przydają te MTF-y. Classic mode, moi kochani. Tryb classic. Ty, to ja z nim gadam? Czy on gada do siebie? Czy tu jesteś niewidzialny? Nie wiem. O, noctowizja to... Ty, a bo ja mam pełny ekwipunek wszystkiego w ogóle. Ty, a, bo to są różne te, ale ty, nie kurde, ty, no to jest problem tak zwany teraz. No znaczy dobra, przeżyjemy bez noctowizji. Link do trybu macie w... znaczy do modo, do trybu macie w opisie. Tylko do ammo do shotguna, więc... Wolałbym się posługiwać MTF-em jako stacy ten. Ty właśnie, ja go mogę zepchnąć, ty! Ale mam śmieszny pomysł, znaczy nie mam śmiesznego pomysłu, ukradłem ten pomysł. Ty, patrz co robimy! Dziękuję, nie ma lipy, jesteś, masz super pomysły. Patrzcie co robię. Kurde, spadłem razem z nich. Load game, ale ja chcę jeszcze raz. Ale poleciał. Nie no, przydasz mi się, gościu. Loadujemy, bo mi się przydasz. Ogólnie jesteś moją stat ten, jak to nazywa, mobilną wieżyczką. Zważając na to, iż masz nieskończoną ilość amunicji, zakładam. Więc przydasz mi się. Sobie to jeszcze połazimy. To chyba będzie druga ręka. Więc tak będę musiał coś wydupić z tych fikunku. Ty, ale tak się zastanawiam w sumie. Czy tu nie ma jednej zarażonej? Nie, no nie ma z tego co widzę. Gdzie jesteś? Ty bilu! Tutaj chodź! Ogarnij łeb, typie. Tak? Myślę, czy ten nóż będzie mi potrzebny. No wyraźnie czego nóż wyrzucę. O, jest łapka, dobra. No to wyrzucamy nóż. I lecimy sobie tylko z tym. Dobra, gdzie jest kolejny... Ty przestań się psuć! Gdzie jest kolejny podmiot, bo bym sobie go zaciukał. W sensie, on by go zaciukał. Bo prawda jest taka, że... no ja nie chcę marnować amunicji, a skoro on może strzelać za mnie, bo jest mobilną wieżyczką, prawdopodobnie bez limitu amunicji, to żeś nie umierać. No, derajem. No, dawaj. No, jaki ty strzelasz do niego, czy nie? Ty popchnę go w niego. F5. O, dobra. Zaawansowana sztuczna inteligencja. Tak to się nazywa. Nie wiem co mi to dało. A, no i teraz... Dobra, zesrałeś się. On coś se tam melduje, średnio mnie obchodzi. Dobra, tu będzie jeszcze jeden. Chodź, mi się przydasz. Mordo. Chciałem skoczyć pod spacją, bo macie skakanie w SCP. Kto by pomyślał? Przestań taki być. Chodź za mną, bądź grzeczny, ty kurde gościu. Będę cię pchać w ten sposób. Wydaje mi się, że jest troszeczkę wyższy ode mnie. Albo mi się wydaje. Tak, już będziesz grzeczny, Epsilon 11 MTF-ie. Przydasz mi się, chodź. No. Gość ma nieskończoną ilość amunicji, trzeba z tego korzystać. No, tam jest kolejny, dobra, zamieniamy się miejscami teraz. Ja cię pcham w niego, ok? Ty sobie pozbędziesz się go. O właśnie, o właśnie. No strzelaj. No dawaj no! 106? Ale to nie miał być 106! Ty! To jakaś anoma... Nie no, ja się czuję jak w przedszkolu. Co, będzie uciekać teraz? No to jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne, przysięgam. Ja psuję tego moda, ja wiem. Chłopaki! Ten też ma mnie w dupie w ogóle. O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Czemu? Jak weselu. To jest sytuacja 1 do 1 jak weselu. Mamy 939, który nie ogarnia życia, bo to jest gracz, który pierwszy raz zagrał wesela i nie wie o co tu chodzi i jak zawsze nowi gracze mają farta, tak tego wylosowały jako SCPK. Tam jest MTF, który... udaje super potężnego MTF-a, bo zabija gościa, który jest na AWK-u, czyli tego 939, który nie ogarnia. W międzyczasie 106, która zamiast zabijać MTF-a, który jest bliżej, postanawia zabijać Gabora, bo trzeba mnie fokusować na moim własnym serwerze, się czuje jak weselu. Load. Dobra, słuchaj, robimy tak.
Klepiesz go, okej? O, dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I teraz rura do windy, F5. I módl się, żeby zadziałało. Raczej nie zadziała. Chyba. Ty, co się stało ze 106? Oż ty w pizdę jeżdżam, wiedziałem, że tak się stanie. I co zrobisz? No, jak weselu. Słuchaj, robimy tak. Tu zrobię takiego szympansa. Nie pytajcie, co to jest szympans. Wymyśliłem to teraz. Cię mam w dupie, bo się nie nadajesz. I na ura tak zwana. Aby zadziałało, aby starczyło czasu, bo to trochę jednak wymaga, żeby uciec ze 106 w ten sposób. Skurwy synie. Dobra, trzeba jednak szympansa trochę dalej zrobić. Jezus, nie wiem, 106 chyba ma skrypt, który powoduje, że go respi zawsze tutaj w podziemiach. Dobra, chyba tutaj szympans da radę, tak mi się wydaje. Teraz na sprincie. Aha. A, i ten MTF znikł w ogóle chyba. Na ura chyba. Teraz powinno dać radę. Powinno. Ej no, tak się nie bawimy, okej? Jezu, już... Co tu się dzieje w ogóle? Ej, przysięgam, że to się zaczyna robić SCPS z tego. Masz. To jest... O, siema! I co robisz? Aha! Jezu, przez... Jak oni biegają jak debile. Nie, niektóre interakcje tych SCP-ków jest piękne. Dobra, sorry, bo jesteś trochę za szybki. Party hard niezłe, no. Ale można bardzo długo biegać. Tak zauważyłem. Ta selka jakaś może? O kurwa. Jeszcze mi się cięcie zrobiło. Dobra. No to nie ma w sumie nic sensownego. Tam jest wcięcie. Ty! Kurde, ja zapominam, że F9 to są wcięcia. Słuchaj, sprawdzamy. Jezu, co tam się dzieje? A, zniknął. Zniknął. Po prostu. Słuchajcie, sprawdzamy, czy was wciągnie to, dobra? A, wy macie to w dupie. Aha, no. Czyli tylko... To jest nieuczciwe, że... No nie, no nie wierzę w niego. Co wy robicie? Go też nie wciąga, tylko mnie wciąga w tą dziurę. To jest nieuczciwe. Ja się czuję niesprawiedliwy w tej sytuacji. Wszystkich nie wciąga, tylko mnie wciąga. Może ten... A, tam oczywiście Tesla jak na złość nie działa. Kurwa, jeszcze ten. Ty co jest? Ty gdzie ty biegniesz? Co ty robisz w ogóle, człowieku? Ty, a jakby plaga tu przyszedł? Ojej! Jezu, święty, jak weselu, przysięgam. Ty, plagę potrzebuję bliżej. Ty, ja spróbuję go zatrzymać ryjem. A przepraszam, że ja mam podejście typu psucie tej gry. Przestań. Plaga, chodź. Chodź, plaga. Dobra, trzeba przeżyć tylko. Ała, ała, ała. No nie, nie, nie! No to było nieuczciwe, zablokował mnie. No plaga, plaga, plaga. Zobaczymy, co na klasę D zareaguje, bo oni zaczną... A, teraz poszli w drugą stronę, zajebiście. Biegnij, raszuj! Aha, no oczywiście faworyzacja ze strony plagi. O, dobrze, ten ogarnia temat. Takie głupie! Takie dla debili! Przysięgam, nie wiem! Ale dobrze. Jedno muszę oddać twórcom tej modyfikacji. Coraz bardziej przypomina SL-a. To jest windy, to są? O Jezu, ty co się stanie? O, ale hasz komora. A ty gonię oczywiście, to gonię... To było straszne, nie spodziewałem się ciebie tutaj. Plaga? Wy w dupie macie, no wy macie w dupie. Nie no bo ogólnie, nie, ja tak robię, głównie dlatego, bo to są jedyne co ciekawe rzeczy w tej modyfikacji. Bo się nic ciekawego oprócz tego nie dzieje. O, no przestańcie mnie tak straszyć, wy się tak nagle pojawiacie. Ty dostał w dupę Teslu?
Co? Czekajcie, co to się stało? Tesla Gate Disabled. Słyszeliście? Powiedzieli na interkomie, że Tesla Gate Disabled. Ale to dlaczego? Bo plaga dostał? Czy on... I faktycznie jest disabled. Ale pierwszy raz widzę, żeby gość miał taką animację, że się tak kłaniałem ten plaga. Pierwszy raz widzę coś takiego. I patrz, on stanął przy Tesli, zadzwonił do centrali. I centrala ten. I centrala go... Wyłączyła mu Teslę. Ale zarąbista sprawa, myślę jak go skontaminować ogólnie. Wiecie co, spróbujemy zastrzelić plagę. Wszystkim co mamy. Strzelaj w niego. No strzelajcie parówczaki, a nie uciekajcie jak pizdy. To tu... Czekaj, ja mam pod... co ja mam pod dwójką? Kurwa, do niczego nie mam magazynku. Ale podniosłem do czegoś chyba magazynek. Ty jeszcze tego było, dobra, sorry mordo. W dupie cię mam, ogólnie. Wolę oszczędzać na amunicji. I to... A, ta działa, dobra, zobaczymy czy gość se ten. Idziesz plaga? Czy gość do centrali zadzwoni znowu? O kurde, wyłącza faktycznie. A. Ty gość w ogóle ominął Teslę tak przypadkiem. I patrzcie, mówią na interkomie, że wyłączają Tesla Gate'y. Kurde, ale wkurza już mnie ten plaga. Nie chce mi się... Chodź do mnie, no... No zamknij to! On sobie to otworzy? Plaga na laga gra, też mi tak wydaje. Ja pierdolę jeszcze ten. Ogólnie to trochę słabo. Że... Tesla mi wyłączają, bo Tesla się przydają. Nie wierzę. A tak czasami patrzę, co oni zrobią w danej sytuacji. Jak się zachowają. Dobra. Plaga. Test. Co jest? No... Kurwa. Pa, i teraz znowu się ten. Przykucną. I... No ja wyłączą i teraz. Kurde, no łaza, żeby się przydała Tesla. O, misio. Tak, myślałem, że go mogę zabić, to jest nieśmiertelne. A wy macie go w dupie. To jest taki absurd, przysięgam, takie głupie rzeczy się dzieją. O, teraz jebnie dwóch. Jeden. Dwóch, cyk, double kill dla Tesli. O co chodzi z tym? Pierwszy raz widzę coś takiego. No nie dzwoń do nich, no! Gość na psiarskie dzwoni, przysięgam. Będzie wyłączał każdą Teslę. Czyli ten tata po prostu go unieruchamia na chwilę. No MTF to totalne debile. Przyznam szczerze, bez bicia. To co oni czasami robią to jest absurd. Ale ten light też jest taki pusty. Tu pod powyłączane Tesla wszystkie. A to jest spawn. Tak. To co, do Heavy idziemy? Myślicie, że Lighta mamy zrobionego? Chodźmy, poprzedni odcinek był w Lighcie, teraz chodźmy do Heavy. A to w grze jest. Tak? To... Tak? To w grze wy też to słyszycie? Takie pikanie? Tak, to w grze na pewno, dobra. Chodź. I shoot my... Nie, nie, no jest przecież team, no jeden wystarczy. No jak to? No przecież ten drugi debil gdzieś... A. Powinniśmy ich jakoś nazwać. Czemu ja na nich nie mam imion? Chyba byście mieli, chcieli mieć w składzie. Czekajcie, my jesteśmy na dwójce. Ta trójka to pewnie heavy. Dajcie jakieś imiona na czacie dla nich. Znaczy, nagrywam na streamie i tu się powtórzę, że gaborowaty. Ty w ogóle tu jest otwarte. Oni pewnie mają jakieś imiona, mam to w dupie. Tomek i Stasiek? Dobry pomysł, dobry. Jak się masz? Ja dobrze się mam. Towarzysze. Zbyszek i Bożydar też dobre. Heavy, dobrze wjechałem?
Teraz będzie, że to jest entrance. Kurwa macie jebana. Chuja widać, odsłoń! Janusz i Jacek. Cymbał od drugi dzbałem, to tak ofensywnie. Właśnie, pozdrowienia Jurek 1, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 3, 4, 6, 5, 4, 2. Za niedługo nauczy się na pamięć, Walter i Maciek. Z tych wszystkich mi się chyba najbardziej podoba Janusz i Jacek. Spółka Ozo. Janusz i Jacek. Dobra, tu jest wyższa szkoła jazdy, Janusz i Jacek. Teraz kurwa pomyli się to jeden, teraz będzie problem. To jest wyższa szkoła jazdy, panowie, bo to jest heavy containment zone. Tu będzie dym ogólny. Ale miejmy nadzieję, że będzie coś ciekawego w końcu. O, siema. Ty, co? Ty, panowie! A ten nie ma go w dupie? Z tyle z takich absurdalnych sytuacji. Ej! Kurwy synie! Lessa. Czy ja mogłem to zrobić lepiej? Zrobimy to inaczej. Debile, chodźcie tutaj, proszę was, przydajcie się chociaż raz. A, teraz tej klasy D nie będzie, no oczywiście. Ta rączka, tak, to sobie tutaj zostawimy. Aha. MTF mod działa. Subsurd. No, przynajmniej bez mrugacza jest. Oj, ty, macie jakiś pomysł, chłopaki? Powiecie coś? A, macie w dupie. Co się kurwa dzieje? A macie w dupie. Ogólnie jeden z potężniejszych SCP-ków, jakie są, stoi obok was, a wy macie w dupie. Dobra, ja chcę sobie w ryj spojrzeć, zobaczycie, co, zobaczymy co wtedy powiecie. Siema. Pięknie, piękny jesteś. Coś powiesz? A w dupie masz. To jest niewiarygodne, przysięgę. Jest niewiarygodny. To jest MTF mod w skrócie. Tak, o, w ten sposób. Oś ty, jak się przestraszyłem. Spokojnie, dobra, w dupie cię mam, w sensie olewam cię, gościu. Idziemy zabezpieczać 106. Oj, jakże już tego. Jakiegoś obiektywa zrobiłem w ogóle. Piękna sprawa. No ja to pamiętam na pamięć tą kontaminację, o ile dobrze kojarzę. Czyli tak, sound transmission poproszę na on, elektromagnet na off, piątkę mamy i femur breaker. Dobra, F5. Femur breaker robimy. To będzie w odpowiednim... A gość tam nieźle się w tle bawi. Widzicie jak mu noga lata w tle? Po prawej stronie? A gość się buguje. No, piękne dźwięki dla moich uszu. Co to już? To chyba już. No, i zrobiłem essa. Jeszcze obiektywa dostałem w ogóle. Kurde, jestem dojebany. No i dobra, 106 zakontaminowana. O, jeszcze powiadomienie jest. No i pięknie. No i mamy 0 obiektywów teraz, to nie wiem co dalej możemy zrobić. Maskę bym znalazł, maska to może być ciekawa sprawa. No widzicie widzowie jak to jest, no. Stukumam czacze, o. A, to już by mówi... No dobra, nie zesraj się. Na niego, to jest piękne, że na niej śmiał końcy mówi. To jest uważam skrót. Dobra, no to dwa ważne SCP-ki mamy już z głowy. Teraz nie wiem jak plagę zakontaminować i nieśmiałka. Nieśmiałka w ogóle nie wiem czy się da, a plagę nie wiem jak i też nie wiem w sumie czy się da. Ale nie mając mrugacza i 106 już jest w ogóle z głowy. No w sumie tylko o klasę D się mogę martwić. Prawdę mówiąc. No właśnie chcę zobaczyć jak na maskę zareagują MTF-y, głównie to mnie interesuje. O ile znajdę, bo to znaleźć w tym... a remote... Boże, powiecie, że remote'a przyłączyłem w tym wszystkim. Dobra, no tu wejdę, a tu? Bo jestem debilem czy nie? O Jezus święty.
Ogólnie mod jest ciekawy i fajnie spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy i fajnie, że ten classic mode ma taki sens, jakby tak teraz gram w to i to faktycznie ma jakikolwiek sens. Zadzwonisz do nich? No drugi opił, no i oni mu wyłączają w centrali. Zajebiste, to jest spoko feature, jakby okej. Co by nie patrzeć, to spoko działa. No, ja nie teraz mówię na interkomie. Martwy ochroniarz, o, ale amunicja jest. Do USP-a, przeładujmy sobie. A tu chyba mrugacz powinien być, ale zabezpieczony został. Myślę, że się da faktycznie niektóre z tych SCP-ków pokontaminować. O Jezu święty. Kurwy synie, no ty masz zamiar paść? Dobra, poczekajcie, zróbmy to lepiej. Dobra, dwa strzały i was nie ma, znikacie. O Jezu, ale serio? Amunicji nie da się po tobie podnieść? Żałosny jesteś, ile ty masz lat? 17? Kurwy synie! No jak ty nie padłeś od jednego strzału? Dobra, Ty, on jest... Ty, gość jest chyba... Ty, gość jest w ogóle nie uzbrojony? Ty, jaki skamy! Jaki skam w ogóle! Jesteś jednak uzbrojony! Frajer dętka! Gość co w ogóle zrobił? Kuca mówi mi, że jest nieuzbrojony, a jak podchodzę do niego, to wyciąga giwerę. Nieładnie, ty kurde! Ty, drzwi nie mogę zamknąć. Ale gość w ogóle ten... Gość w ogóle jaki oszukiel... Kaniec, ale w ogóle nie ma ammo z nich, to jest żałosne. Nie no, mogę zabezpieczać niektóre SCP-ki, dwa już SCP-ki zabezpieczyłem. Ty! Misiek w tym. Zawsze będziemy to śmieszyć. Niedługo FNAF 4 będzie nagrywane. No niektóre klasy D są naprawdę mega wytrzymałe. No w chuj! Kewa potrzebuje. Kółko robię? Kurwa, no nie wiem. Nie ufam ogólnie tym korytarzom. Piękne to jest naprawdę. O, ale mam magazynek do przeładowania. Siema. Nie wiem, to mnie jeszcze nie było. Będę się... Jezu święty, będę się gubić troszeczkę. Ogólnie tutaj większość to debile. Maskę chcę znaleźć, bo jestem ciekaw maski, czy w ogóle maska będzie w środku. Jest dużo takich SCP-ków, których jestem mega ciekaw. Amunicja, amunicja, zarąbiście. O, proszę. Udało mi się, dobra, tych debili teraz trzeba zgarnąć. Chodźcie chłopaki, mam coś do pokazania wam. Idziecie? Chodź. Patera. Powiedz, że będziesz w środku. Powiedz, proszę. No, jakie gówno, to jest gówno, nie tryb. Przepraszam, że tak powiedziałem. Zażygane to jest, ktoś pamięta jaki to był kod? Jezu, 4, 6, coś tam chyba był. Oczywiście, że nie ma go, bo czym miałby być? A i nawet drzwi nie mogę otworzyć, kumacie? Ale żałosne. Żałosny w chuj. A w środku jest radio, jest ten kamyk, który dodali. Nie było się tam dostać, bo tam będzie 500, ale chuj w to. No i w ten sposób trochę nie wiem za bardzo czego teraz szukać w tym heavy. No cóż, no łazimy, a coś znajdziemy tu. O. 5731, dobra Ricky. Ricky, ty to jesteś dojebany facet, kurwa. Się mówi, siema, słuchajcie, pamiętacie jakiś kod z dupy, który podawałem wam 14 lat temu na jakiejś serii, jak miałem 5 lat i nagrywałem MTF moda? Po czym Ricky pisze 5731, jak to się okaże dobry kod, to będzie śmiesznie. A nie, coś tam jest, tylko chuja widzę, przej. Kurwa. 5731. Oczywiście, że tak, zajebiście. Z takiej trochę skam, że tutaj jestem, ale chuj w to. SL będzie na streamach ogólnie, ale póki nie ma jakichś update'ów, to się nie będę w to bawić. Dziękuję Ricky za kod. Speedrun. Można by było niby zrobić speedrun, ale... Tak, to ciekawe, że to jest otwarte. Zabije mnie to? Tak, nie muszę się... To nie powinno mnie w zombie zamienić? No nie zawsze ten sam, no wiem. Kurwa, jak się zbugowali, jak tu weszli chłopaki, co się z wami dzieje?
Coś powiesz? Ciekawego? No, w dupie ogólnie. Dobra, daj mi sekundę, mordo. Ja to z tego skontaminuję to. Siema. A, co? Ty, jak się gra psuje w ogóle. Ty, bo tu się odwaliło w ogóle coś dzikiego. Czemu to jest zamknięte? Dawaj, słuchaj, robimy eksperyment, chodź. Chodź, włazić ze mną. Jezu, jak dobrze, że można ich pchać, to daje tyle śmiesznych rzeczy do zrobienia. Pójdziesz ze mną? Coś powiesz na ten temat? A w dupie ogólnie, ja pierdolę. Aaaa! Czemu? Zamknij ich, ale oni się i tak wytepają, nie znają takie numery już. Pozwól. Dobra, jedynka. O kurde, ile amunicji mam nagle. No i tak za bardzo, no mówię, no nie wiem za bardzo czym się mam teraz zająć. No ładnie wygląda ta animacja pistoletu. O, to nieźle, Ricky. No tak, bo niektórzy z was mają jeszcze lekcje. Life jest troszeczkę wcześniej niż zwykle, można rzec. No i nie wiem, widzowie, co ja tu mogę jeszcze znaleźć? Jest kilka takich fajnych SCP-ków zawsze w Heavy. Co ty gadasz? Ty co? Oni to zmienili? O Jezu, zapomniałem, że tak się nie przeładowuje. Oni to zmienili, że ten misiek się rusza. On wcześniej stał w miejscu i Daria pyta, jak się do niego podchodziło. Ojoj, gościu. Na muszkietce cię mam. Dobrze, chłopacy, no i... Znowu nie ma ammo, no to... Się tak psuje! Chujowy jest ten pistolecik, nad przysięgiem. Jaki situation stable, jak jesteśmy pod odstrzałem, typie? Situation stable, a gość mówi, a jesteśmy pod odstrzałem. No i co dalej? No zaraz się to skończy, żeby na noclipie latać, bo to jest tak... Ta placówka jest tak... Aha... Ty, coś znalazłem chyba. A. O Jezu, coś powiecie? Czy w dupie? W dupie, oczywiście. No przynajmniej wiem, że ten... W głowę instant head masz? Ty... Czemu ty strzelałeś? Nie wiem. O! Znaczy tak, zacznijmy od tego. Cyk. I zjedźmy tutaj, chłopacy! Chłopak! Chodź! 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 Posprawdzamy sobie troszeczkę. Zjeżdżam z jednym, drugi się pewnie tepnie. O Jezu. Dobra. Kurwa, po ciemku lecimy. Po ciemku będzie ciężko. Wy tam widzicie więcej. On ma w dupie? On ma w dupie, on idzie po ciemku. Nie, paradoksalnie też coś tam widzę. O, właśnie. Ale tu plagi nie będzie, będą zombiaki. Jestem ciekaw, czy te zombiaki damy ra... Zombie? Zombie, no. Strzelam... Ty kurwa, gdzie są moje posiłki? Gościu! Chodź! No chodź! Proszę cię, no chodź! Co robimy? Zabijamy ich? Da się zabić? A. No i zajebiście. A drugiego też dasz radę? Dawaj, wieżyczko. No dawaj, no strzelaj w niego! Zajebiście. To jest jakaś karteczka biedna, czwóreczka. Plaga. Który ma w dupie. O Jezu, te niewidzialne frajerzy będą tutaj chodzić. Jest apteczka, to apteczkę sobie wezmę. Elevator power fit, generator dajmy. Ale nie byliśmy u nieśmiałka ogólnie. Tepłeś się? Nie, tylko ten jest jeden tutaj. Jestem ciekaw, czy to będzie plaga w takim razie. Powinien być. Będzie, będzie. No i co mu zrobisz? No a, masz w dupie. Jakie głupie! Jezu, no żałosne to jest, przysięgam. No ja jeszcze mnie blokują. No nie bij mnie, proszę cię.
Niektóre elementy dobrze działają w tym trybie, niektóre kiczowe to... Nie no, jaja co robisz? Chyba jest to skryptowane, żeby ten plastik było, tak mi się wydaje. Nie, wydaje mi się, że plagi się nie da skontaminować mimo wszystko. Tak jak ja miałbym zgadywać, to bym zgadnął tak, że nie da się go skontaminować. Tak samo nieśmiałka się nie będzie dał skontaminować. Smutne trochę ogólnie. Bo... A, oni żyją sobie normalnie. Aha. Super. A tu w dupie ogólnie? A, w dupie, no dobra. Co? Cutscenka się uruchomiła? Ty, ja tu byłem? Nie, no nie byłem tutaj chyba. Drzwi się zamknęły. Nie, dobra, tak ma być. Nie no, ja tej nocy nie dam rady przejść, wiesz? Chciałbym, ale nie dam rady jej przejść. Może kiedyś sobie wróciłem, bo Ksafna 4 jest jechane. Cóż to za miejsce? Ty, co to za winda? Ty pi... I się zamknęła przy mnie w ogóle. Przyjedzie? Jedzie. Dokąd jest ta winda? To jest mój spawn? To co ja? Serio? Nie, no nie ma szans. Dokąd to kurwa prowadzi? To jest in... Jest kilka takich ala checkpointów? Niedługo na 4, może jutro nawet. Chodźcie, mój skład. I dawaj do dwójki. A! Ty jesteśmy na... A, no tak, dwójka to jest heavy. O co chodzi w ogóle? Widzowie, ja tu jestem jakiś totalnie zagubiony. Przysięgam. Nie mam pojęcia, co tu biega. Z takie głupoty się tu dzieją. Na pewno tak nie było. O Jezu, to jest to miejsce, naprawdę wy go nie wycięliście? Naprawdę? Serio? Po co ona tu jest? Znaczy, teoretycznie nie szkodzi nikomu, ale po co? Na co komu to? Ty, ja mogłem tak przejść tutaj wcześniej, bez karty? No tak, bo tu... Nie wiem, tu też jestem błąd z FPS-ami, to nie wiem, o co biega z tymi FPS-ami tutaj. Tam coś leży w ogóle. Ty, mój łeb? Nie, mój hełm, dobra. Myślałem, że mój łeb to jest. A, zepsuty... Jezu, oni naprawdę, oni tego nie wycięli, to jest... Dramat, naprawdę, widzę. To jest tak zwany dramat. Taki gatunek literacki. O kurde, ty podewku mam... Tylko co siada na ktowizję? Ja mam wrażenie, że niektóre mechaniki w tym wszystkim są zrobione tak mega od niechcenia, tak, że po prostu wklejcie, żeby sobie coś było. To jest mniej więcej taka lokacja. Jest classic mode. Z jednej strony nie szkodzi, ale z drugiej strony są one całkowicie bezużyteczne. Nie ma swojego celu żadnego. Jest noktowizja pod F, która jedyne co robi to widzenie na czerwono. Ona nie powoduje, że widzimy więcej. Można dyskotekę sobie robić. Muszę poczekać na nich, to chyba nie będę. A nie, no muszę. Chodź tutaj. A, on tu był przed chwilą. Co ty gadasz te głupoty? Jakie kurwa. A, za... Gdzie jest ten drugi debil? Dajcie mi go. Halo, no gdzie są ci, no... Przysięgam, na ostatnie 10 minut tego odcinka polatamy sobie tym, no clipem, żeby już nie grać w to więcej, naprawdę. Ho. Gdzie jest ten frajer? Nie wierzę w to, to jest dramat jakiś, przysięgam. To jest tak zwany dramat.
Muszę poczekać na swój skład, ale nie ma jednego gościa z mojego składu. To jest w ogóle nikogo nie ma, oni znikają, to jest... To też jest tak leniwe, linijka kodu zakładam. No ale na kogo ja mam poczekać, jak tu nikogo nie ma? Dobra, poczekam. I should wait for my team. Dobra, czekamy, widzowie, bo inaczej się stąd nie ruszymy, bo gra wyłączyła mi możliwość wyjścia stąd, jeżeli nie poczekam na swoich kolegów. To ta winda nie działa. Co ja mam robić? No przysięgam was, no jak Boga kocham, no. Tak mi się już odechcie, w ogóle się podjaśnię na kamerce, bo jest troszeczkę za ciemno jest. O, tak będzie lepiej. O, no i na... Kto to mówi? Ale gdzie wy jesteście? Czy mi tak odwala już w tej grze, że... To... Kto to mówi w ogóle? Czy oni się, nie wiem, gdzieś zbugowali? Tak, nie wiem. Euro Truck Simulator? Grałem. Jak się... A, mam konsolkę wyłączoną pewnie. Advanced. Nie no, mamy enable... A, tu się pod F3 włącza konsolę, spawn, MTF. Siema. Mogę? No jak to? To nie są oni, no. Chodzicie za mną? No chodzicie, to co za różnica, no? No są. No jakie łaj. Ile was, nie wiem, MTF2? MTF1, MTF0? No to czemu nie mogą być oni, no? Przecież jest mój team, no. Gdzie mam save'a ostatniego? Ja pierdolę, tutaj. A z tymi ludźmi, czy bez nich? Nie działa, widzowie, ta gra nie działa. SCP, MTF, nie działa. Nie działa to. Nawet fuzy tu nie muszę wsadzić, bo już są fuzy. Nie mogę stąd wyjść. Dobra, koniec zabawy, sorry. No sleep. Tak to się tak było. O kurde, ty. Nie, tu ich nie ma, tak? Ustalmy to raz na zawsze. Tu ich nie ma. Czy tu jest jakieś przejście dalej? Nie. Pobawmy się troszeczkę na tym trybie. Może Classic Mode skrywa o wiele więcej sekretów XD. Trochę za szybki ten. Tu też nic nie ma, za tymi gate'ami też, ale wiecie, najlepsze jest to, że mnie, ja nie mogę stąd wyjść. W sensie, bo guzik odpowiedzialny za zainicjowanie windy jest tutaj. W sensie, nie działa. Była jakaś taka komenda do teleportowania się, kurde. Teleport. Jeszcze... Teleport 1? Coś takiego, kurde. Ending, no można to endingi posprawić. Ending. Ending 1. Kurwa, coś się dzieje. I co? Czy bardzo, czym jest Ending 1? No SCP Containment Bridge, to ja wiem, że SCP Containment Bridge. A to tyle. O! Napisy... Co? Oni mają swoje napisy? To jak się tą grę kończy? Jak się... W jaki sposób ukończyć SCP Containment Bridge, ale te... Ty, Polacy są nawet. Jest Dawid Mleczko Mleczyk. Kto tu jest? Polacy. Halley. Jester! O kurwa, Jester. Ty, ale to jest w ogóle mega w chuj osób, które znam. W sensie znam, no. Które wiem, kim są. Jabłka, proszę bardzo. Ale jak... Napisy końcowe, to jak się to kończy? Jak ukończyć to? Może ja jestem w napisach końcowych, kappa. Tom Malinowski. Nie no, jeżeli są napisy końcowe, to... Tak mi się wydaje, że da się to jakoś skończyć. No, nie wiem, no. No. Skip? Da się skipnąć. O! Ładne, to jest ładny element menu. Pobawmy się jeszcze trochę. He he.
Czytajmy się. Zajebiście jest. ASO Ending 2 na przykład? Czy znowu będzie trzeba to samo zrobić? A you died po prostu. Jakieś macie pomysły jeszcze na śmieszne komendy? Kamera fok, mogę sobie ten zrobić. Kurwa, ty. Nir. Samera, fog, far. 10. No, o kurde, ty, wszystko widać teraz. Zajebiście. Ending 6.9? Wydaje mi się, że nie ma. Coś tam jeszcze jest, powiewy mi się komentami w ogóle. Disable, disable. Speed spawnem, status. Co to jest za komenda status? A, to jestem ja po prostu. No clip speed, god mode, teleport. Nie ma coś takiego jak room 914. Ale nie ma tych debili, no nawet jak ja kliknę teraz. To ja mogę jeszcze ten? Jeszcze mogę, ty, zaraz tego foga całkowicie wypierdolę, 999. Wszystko widać, Boże, jakby się tak grało, jest zupełnie inna gra. Jak wszystko widać, zupełnie inaczej się w to gra, jak się ma zasięg na końcu korytarza. Nie, no bo bardzo bym chciał przejść dalej, tylko cokolwiek, teleport jakikolwiek. No nie wiem, no. Spawn MTF. Błagam, chłopaki, no. Proszę was, zadziałajcie chociaż raz. Wpisywaliśmy już raz komendę na teleport. To było... teleport chamber 049, coś takiego, kurde no. Room 049. Raczej nie, dzień dobry. No bo nie mogę się stąd wydostać, przysięgam, żebym chciał, a nie mogę. Teleport, nie wiem, no rooms, no roomsy, jakie są roomsy, no SCP Containment Bridge Rooms ID, no. Prawda, no jakkolwiek, żebym wyszedł stąd. Jezu, nawet Wikipedia nie ma, kurwa, dobrego tego. ID potrzebuję, czemu tu nie ma nigdzie ID? Czy taka żałosna Wikipedia? No ja wiem, że w plikach gry są, no, ja wiem, że w plikach gry. Room 2 kafeteria. Teleport room 2 cafeteria. No to zajebisty room 2 kafeteria. Cafeteria, room 2 cafeteria. Teleport 049. Nie, nie ma takich rzeczy. Teleport. Zajebiście, no ja wiem, że są inne nazwy właśnie, no. A, że w MTF modzie są inne nazwy, serio? Devowe? Właśnie nie działają te teleporty. Room 914, w sensie no nie działają, no nie znam ID, co nie? Devowe. Room 2 cont. Room 2 cont. No nie, no nie mogę. No, nie mogę się wydostać. Ta gra się zepsuła tak bardzo, że ona nie działa. Not sleep. Not sleep speed. 8 tam było? Zupełnie inaczej się gra w tą grę, jak się wszystko widzi. Naprawdę. Oni się nawet nie chcą sami z siebie respić, co nie? Bo tu zakładam, że to nie działa jak zwykła winda typowych po... Ty! Kurwa! Ty, to działa jak zwykła winda! Ale gówno! Dobra, idziemy się bawić. Siema, idziemy się bawić jak ludzie teraz. Ta, i teraz się zrespiliście, kurwy syny. Oczywiście, że tak, jebać was.
Przysięgam, że nie sądziłem, że gra winda w grze będzie działać jak normalna winda, że coś będzie realnie wyżej. To też to jest tak realnie wyżej niż ja myślałem, że to są do innych dimensionów jakby teleporty. Łeee, przestraszyłem się. O kurwa, ty goda, co nie włączyłem. O Jezu, not sleep, not sleep speed, 7 sobie daję, bo ta 8 trochę za dzika jest. Nie, ty, kółko robię, to w drugą stronę. Tutaj, no i co, no i szukamy czegoś sensownego. Wiecie, wiecie, wiecie na czym to polega zresztą, chłopacy. O! Proszę bardzo, chłopacy, powiecie coś? Włącza... Kurwa, nie za dużo was? Wyłączamy tego, no sleepa. Siema. Włazimy tutaj, okej? Okay? Nie zabronicie mi zniszczyć świat? Chodźcie. Przepraszam, chłopacy. Dobra, bo jeden może być. Kurwa, zadziała? Ty! Chłopcze, tepniesz się ze mną? Powiedz, że się tepniesz. Kurwa. Nie no, ja potrzebuję go, bo to jest jedyne, co chcę sprawić, to co on powie. Nie wierzę, że zabieram NPC-ta w grze do windy tylko po to, żeby powiedział mi coś. Chodź. Drugi też może być. Jak po prostu debilami jesteście oboje, rozumiecie? Nie, Janusz i Jacek. Co, może powiecie mi, może mnie powstrzymacie na przykład? Coś powiesz? Chodź, no nie bądź debilem, proszę cię. Łakewik jest. No, mordo. Nie bługuj się, proszę cię. No, w dupie. No, totalnie w dupie oni to mają, naprawdę. To, czy to działa jak realna winda? Tak, to działa dosłownie jak realna winda. Nie sądziłem, naprawdę. Nie sądziłem, że to będzie tak działać. Topniecie się? Patrzcie, może to sprawdzimy. Pewnie na nich nie będzie ten. Jestem pewien, że to nie będzie działać na nich. No, dawajcie, nie bądźcie debilami. No, w dupie to mają. Może sobie zejdziemy na dół. Czy w dupie macie też? Ty, umiałem nawet schodzić. Dobra, odwołuję swoje słowa. Nie, dobra, jesteście żałośni, chłopacy, naprawdę. Ta trumna jest w ogóle pusta w środku. Przeraża mnie mega ten scepek. O kur... Ty! Ty, to mój? Ale ammo w ogóle po nim zostało. Znaczy nowa broń. Co zajebie was? Oni są chyba nieśmiertelni w ogóle, mam wrażenie. No w dupie mają totalnie, przysięgam, jesteście tacy żałośni. Moc jest mega średni po prostu. Czy jest przykryty taką warstwą superanckiego fajnego moda? To jest tylko warstwa, naprawdę. Masz tonę łażenia, która na nic się nie zdaje, przysięgam. Nic, na nic się nie zdaje to to nałożenie. Łazisz i łazisz i łazisz i łazisz. Może tu coś powiecie. On, może on coś powie na przykład. Jak to się nazywa? Spawne MTF. Powiecie coś może? A w dupie macie, no. A tu jest DNA skaner potrzebny, o to ciekawe. Nie, wy macie w dupie. Ja zawsze lubiłem tak psuć gry, ale no coś, co wam mogę powiedzieć. A, prawdziwi przyszli. To trochę za dużo was. No jakby był dopracowany, to by był na pewno lepszy. Jak w sumie wszystko na świecie. Patrzcie, to jest łażenie. I ty jako gracz masz po prostu po tym łazić. Za bardzo nie posiadając celu, to jest najlepsze. No objectives available. Nie, widzowie, kończymy to. W sensie kończymy odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Łapkujcie, subskrybujcie. Nagrywałem na Twitchu. Twitch to wszystko browaty. Link w opisie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Link do moda też w opisie. I mam nadzieję, że nie będzie już więcej MTF moda w takiej formie. Może jak popatrzują coś, to się wtedy pobawimy. Ewentualnie w versus mode na multiplayerze, ale to tyle. Do następnego, widzowie. Yo, yo, yo.